Cześć, nazywam się Katarzyna Skolimowska i witam Cię w kolejnym czytelniczym czwartku. W dzisiejszym odcinku dowiesz się o dwóch pomysłach na poprowadzenie spotkań z rodzicami. Pomysł pierwszy zaczerpnęłam z książki Briana Tracy Spotkania biznesowe. Jeśli znasz moje książki Wychowanie do osobistego rozwoju, część pierwszą i część drugą, lub byłeś na którymś z moich szkoleń na Fit Wychowawcy, na Silnym Uczniu, a może nawet na Fit Educampie, który był niedawno w Bielsku, to pewnie wiesz, że bardzo lubię pobierać narzędzia marketingowe i wkładać je do szkolnej rzeczywistości, oczywiście po jakichś takich mniejszych bądź większych przeobrażeniach i dostosowaniu do rzeczywistości, o której mówimy i która jest nam najbliższa. Jakie postulaty Briana Tracy przyciągnęły moją uwagę i które z nich według mnie są do wprowadzenia do szkolnej rzeczywistości? Mianowicie, w ogóle myśl, która przyświeca książce, która jest taka podstawowa i najważniejsza, od razu kupiła moje serce i przypomniała mi o tym, czego nauczyła mnie moja opiekunka praktyk, kiedy byłam jeszcze na studiach. Mianowicie, mówiła o tym, że jeżeli organizujemy spotkanie z rodzicami, to musi to być taki czas i tak dobrze przygotowane zebranie, że rodzice, którzy się zwalniają z pracy, chcą po prostu na nie przyjechać i nie żałują tego czasu. I to nie jest taki moment i chwila tylko na przekazanie kartek z ocenami, ale naprawdę to jest spotkanie, które niesie ze sobą konkretną wartość. Jeśli odciągasz ludzi od innych zadań, spotkanie musi być bardziej efektywne i kreować większą wartość niż to, co zwykle robią w tym czasie. Jeżeli taka myśl nam będzie przyświecać i rodzice będą mieli poczucie, że przychodzą na nasze zebranie i wychodzą z czymś naprawdę wielkim, że uczestniczyli w czymś ważnym, to myślę, że nawet z frekwencją nie będziemy mieli jakiegoś większego problemu, ale najważniejsze jest to, że nigdy nie będą żałowali tego czasu, który poświęcili, no nie nam tylko, ale swojemu dziecku, że to faktycznie był czas poświęcony na to, żeby te relacje z dzieckiem były lepsze. To jest najcenniejsze. Druga sprawa. Przygotuj pisemną agendę i wręcz jej kopię każdemu uczestnikowi. Oczywiście Tracy mówi tutaj tylko w aspekcie spotkań biznesowych. On w swoich książkach nie wspomina tutaj o żadnym wymiarze takim edukacyjnym i szkolnym. On się tutaj tą sferą nie zajmuje. Natomiast myślę, że gdybyśmy przywitali właśnie w ten sposób rodziców, że otrzymaliby właśnie taką agendę zebrania z rozpisanym czasem i punktami tego, co się wydarzy, od razu by to wyglądało tak bardzo poważnie. Oczywiście my mówimy takie punkty i przedstawiamy, co się będzie działo. Czasami to zapowiadamy w zebraniach rodziców, czasami to wspominamy podczas zaproszeń na zebranie rodziców, ale zupełnie inaczej to wygląda, jeżeli każdy otrzymuje taki wydruk i po prostu traktujemy się bardzo poważnie. Kolejna sprawa. Jeśli musimy rozwiązać jakiś problem wychowawczy, a zawsze taki jest, nawet kiedy mamy właśnie takie spotkania gremialne, że tak to nazwę, nie oceniajmy. I tutaj oczywiście jest wiele powodów, żeby tego nie robić, ale jeden, myślę, najważniejszy jest taki, że wszystko nam się po prostu rozejdzie jak flaki z olejem i nie będziemy potrafili zapanować nad całością i nie wrócimy do meritum tego, po co my się spotykamy i po co w ogóle ten problem został poruszony. Same fakty i konkrety. To znaczy, na przykład mamy taki problem, że klasa jest niezdyscyplinowana na plastyce i nas jako wychowawcę notorycznie się wzywa po to, żeby tą klasę jakoś tam ustawić, włożyć do słoika. I to jest problem. I nie rozwodzimy się, co się tam na tej lekcji dzieje i dlaczego sobie tam pani radzi czy nie radzi, bo to jest w zasadzie, to są kwestie nierozwiązywalne w tym momencie. Weźmy też pod uwagę to, że tej trzeciej osoby nie ma, no chyba, że jest, to jest też sytuacja inna, ale musimy podjąć decyzję, co z tym zrobić i to jest tutaj dla nas najważniejsze. I naszą rolą jest to, żeby cały czas sprowadzać wszystko do głównego nurtu. Czyli oto fakty dotyczące sprawy, a oto rozwiązania, jakie bierzemy pod uwagę. I tutaj w tym momencie podejmujemy decyzję wspólnie z rodzicami, czyli myślimy tylko zadaniowo. Czwarta sprawa, którą myślę, taki punkt widzenia, czy taki pomysł, który można właśnie przenieść z takiego porządku spotkań biznesowych do spotkań z rodzicami,
Mianowicie rozesłanie protokołu ze spotkania w ciągu 24 godzin. Tak jak zaskoczymy rodziców taką agendą, to myślę, że jeszcze bardziej zaskoczymy takim protokołem, który będzie rozesłany bardzo szybko. Niech rodzice wiedzą, że działamy szybko i na poważnie. To znaczy wszystkie decyzje, które zostały podjęte, wszystkie funkcje, które zostały też podjęte, czy których się rodzice podjęli, czy my, czy uczniowie, to zależy też, jakie to jest zebranie, wszystko to zostanie spisane. W tym momencie my też dajemy taki komunikat, że my to mamy wszystko pod kontrolą i po prostu będziemy na bieżąco jakby weryfikować i pilnować, żeby wszystkie działania miały taki dobry tor, który wspólnie razem obraliśmy. I ostatnia już sprawa, mianowicie powierz prowadzenie spotkania komuś innemu. To chyba jest punkt najbardziej zaskakujący. Przyzwyczajeni jesteśmy raczej do tego, że zebranie z rodzicami prowadzimy my jako wychowawcy, czy dyrektor, ewentualnie pedagog, psycholog. Ale co by było, gdyby takie zebranie od czasu do czasu poprowadził rodzic albo uczeń? Kiedy zastanowimy się nad tym poważnie, w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie. Mało tego, im więcej obowiązków przekazujesz ludziom, tym bardziej stają się oni kompetentni. Zauważcie, że w momencie, kiedy my bierzemy za sobą rodziców na wycieczki klasowe, zupełnie inna relacja się wtedy tworzy między nami i oni też zupełnie inaczej patrzą na naszą pracę. Nawet jeżeli to byli rodzice, którzy zawsze byli nam przychylni, którzy byli nam pomocą, to się zawsze zmienia, dlatego że doświadczyć czegoś, a mówić o tym, czy słuchać teoretycznie, to jest zupełnie po prostu inna rzeczywistość. I nawet jeżeli to są rodzice, którzy są bardzo kochani i tacy pozytywnie nastawieni do naszej pracy, to w momencie, kiedy staną na naszym miejscu i zobaczą grupę dorosłych ludzi, którzy mają po prostu takie miny, że człowiek nie wie naprawdę, czego się może spodziewać, co się dzieje w tej głowie, bo po uczniach, po dzieciach to po prostu widać od razu. I to był na przykład dla mnie zawsze największy problem, że po dorosłych ja nie widziałam, czy im się to podoba, czy w ogóle czują, że to jest ważna rzecz, że w tym uczestniczą, czy po prostu sobie już myślą o tym, co tam na kolację gotują i zastanawiają się, po co w ogóle tutaj przyszli. To zupełnie też inaczej później reagują po tej drugiej stronie. Także to jest fajna rzecz, myślę, przeżycie czegoś takiego. I to był taki pomysł bardziej marketingowy, biznesowy. Natomiast teraz pomysł numer dwa. Mianowicie narzędzie czysto coachingowe, ponieważ obraz mówi więcej niż słowa i, co bardzo ważne, za obrazem można się schować. Pozornie. Ponieważ obraz wyciągnie z nas więcej niż same pytania. Nie wiem, czy się domyślacie, o jakim narzędziu mówię. Pewnie niektórzy tak. Przedstawiam Wam produkt, narzędzie, z którego jestem bardzo dumna. Mianowicie Fit Myśli, czyli karty rozwoju. Co to jest? To jest coś, co na pewno jest Wam znane, ponieważ to jest nawet opisane na moim blogu. Mianowicie są to zdjęcia, które służą do takiej indywidualnej bądź grupowej pracy, zazwyczaj z uczniem. Ja nawet na blogu opisałam karty milowe, na pewno znacie, bądź Dixit. I są to narzędzia, które nie należą do najtańszych. Zawsze swoje spotkania szkoleniowe rozpoczynam od kilku takich metod pracy właśnie na tych kartach i zazwyczaj spotykałam się z tym, że z takim argumentem po stronie uczestników szkolenia, że no fajne, ale drogie. Dlatego, że zazwyczaj komplet takich kart oscyluje w granicach 100-150 zł. Nie jest to tanie, jeżeli chodzi o takie realia szkolne. Postanowiłam, że ja takie narzędzie wyprodukuję, które będzie bardziej przystępne i z którego więcej osób będzie mogło skorzystać. I przygotowałam taki zestaw 15 kart. Są to zdjęcia legalnie ściągnięte z Pixabaya i Pexels, stron, które są dostępne dla każdego.
Ale dodatkowo po drugiej stronie znajdują się teksty, cytaty, które są dla mnie bardzo, bardzo ważne. To są zdania, które ja zbierałam przez lata z różnych książek, takich literackich czysto, bądź takich po prostu jakichś motywacyjnych, albo gdzieś zasłyszane. I one są nawet dostosowane do kart, ale to nie jest tak, że to jest komentarz do tej karty. Proszę tego tak nie traktować. Naprawdę to można traktować zupełnie w oderwaniu od siebie. I tutaj inwencja jest po stronie osoby, która z tego korzysta. Do każdego zestawu jest dołączona taka, może źle to nazwę, instrukcja, bo to nie jest instrukcja, to jest raczej taka propozycja możliwości pracy indywidualnej z uczniem. W jaki sposób tę kartę można wykorzystać? Raczej inspiracja, ponieważ kiedy zobaczycie, w jakim kierunku to może pójść, na pewno się pojawią Wasze pomysły, których będzie o wiele więcej. I to się zresztą na szkoleniach mnie pojawia. Te karty miały swój debiut na Fit Educampie 2 tygodnie temu mniej więcej w Bielsku. Dzisiaj pierwszy raz o nich tutaj opowiadam na swoim kanale, będzie też opis do tego na blogu. Można je zakupić. Cena regularna takiego pakietu 15 kart, zapakowanego właśnie w taką fajną, ekologiczną kopertę. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie. Kosztuje 40 zł. Na szkoleniu można zakupić w cenie 30 zł. Dodam, że jest to wszystko przygotowane ręcznie. To znaczy karty, to są zdjęcia wywołane, później one są laminowane, tutaj z tyłu właśnie są te cytaty, są wycinane, tak żeby to wszystko wyglądało, żeby to wszystko po prostu było równe i wyglądało jak taki jeden elegancki zestaw. Dodam, że ja po prostu tylko tutaj dałam taki pomysł, natomiast wszystko technicznie wykonane jest przez mojego męża. Dlatego trochę też tak mi niezręcznie opowiadać o tym, że to ja to zrobiłam, bo ja tutaj naprawdę niewiele robiłam przy tych kartach. I mam nadzieję, że jest to na tyle przystępna sprawa, że będzie mogła być wykorzystana przez większe grono. I życzę Wam tego, żeby to było narzędzie, które będzie dla Was takie owocne i pomocne. I teraz, jak można je wykorzystać na zebraniu rodziców? I tutaj, kochani, też cudowna sprawa, mianowicie o tym, że na zebraniu rodziców można je wykorzystać, dowiedziałam się na swoim własnym szkoleniu od jednej z uczestniczek, właśnie na Fit Educampie. Podała pomysł, że można je wykorzystać właśnie na spotkaniach z zebraniem rodziców. I to jest po prostu cudowna rzecz na takich spotkaniach szkoleniowych, że się uczymy od siebie nawzajem, tak jak na lekcjach z uczniami. To jest po prostu niesamowita wartość dodana. W jaki sposób z rodzicami? Na przykład można zadać takie pytania, które myślę, że otwierają rodziców do dyskusji, zachęcają, ale może nawet nie ta dyskusja jest tutaj konieczna najbardziej, ale to, co się dzieje w głowie i w sercu tego rodzica i to, co się będzie działo po jego powrocie do domu, ponieważ pojawiają się takie refleksje, które skłaniają do pewnego działania. Na przykład, w jakim momencie życia jest teraz Twoje dziecko? Rodzic widzi rozłożone karty, na przykład takie. Wybiera kartę, którą według niego tę sytuację opisuje najbardziej i opowiada. Bądź nie opowiada, tylko na przykład wybierze kartę. Dla niego to jest bardzo ważne, tak myślę terapeutycznie, dla nas bardzo duża dawka informacji. Która karta najpełniej charakteryzuje Twoje dziecko? Czego chciałbyś się dowiedzieć od swojego dziecka? To już myślę, że tak przy nastolatkach pasuje. Co chciałbyś mu powiedzieć? Ale do tej pory jeszcze tego nie zrobiłeś. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was tymi dwoma pomysłami. To są oczywiście tylko takie sygnały, które można tutaj dopracować, rozbudować, bądź w ogóle przeobrazić tak na swoje potrzeby. Podziel się ze mną w komentarzu pod tym filmem, który pomysł Ci się spodobał bardziej, czy ten bardziej biznesowy, czy ten coachingowy, a może chciałbyś się podzielić jakimś swoim najfajniejszym patentem na zebranie rodziców, które według Ciebie czyni te spotkania czymś takim niezwykłym wydarzeniem, dzięki czemu rodzice bardzo chętnie na te spotkania przychodzą i razem z Tobą tworzą wspaniałą społeczność szkolną,
ten drugi dom, w którym Twoi uczniowie się wychowują, w którym rosną im skrzydła i w którym się czują dobrze, bezpiecznie i wiedzą, że jest ten sam front po stronie nauczycieli i rodziców. Dziękuję Ci bardzo, że byłeś ze mną w dzisiejszym odcinku i zapraszam Cię za tydzień.